Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Irlandczycy, Duńczycy atakują polskie produkty żywnościowe. Fachowcy mówią, że to dobrze, bo to znaczy, że się ich boją. W sporcie jest takie pojęcie, bij mistrza, więc tutaj rzeczywiście zaczyna się dziać, można by powiedzieć, że coś złego, ale wydaje mi się, że to jest normalne, że ktoś, kto tradycyjnie był postrzegany jako ten słabeusz na rynku, tutaj mówimy o produkcji rolnej, produkcji żywności, postrzegany był jako ten słaby, może nie w ogonie, ale gdzieś w środku stawki, nagle zaczyna tutaj przechodzić, atakować, wpychamy się na ich rynek. Na ich rynek. W tym momencie zaczyna się ostra walka o ten rynek, o te pieniądze. Ja pozwolę sobie, panie redaktorze, zacytować tutaj ostrą wypowiedź ministra rolnictwa Danii, który mówi: netto będzie kupować polskie towary. To oznacza więcej pestycydów, złą hodowlę zwierząt i niższe pensje. Wybierajcie. I tak to minister rolnictwa duński taką wypowiedź skierowuje do Duńczyków. Oczywiście efektem jest tego, że ta firma wycofuje się z zakupu polskich towarów. No jest atak, żeby tam gdzieś konina jest w produktach. Nasze badania wskazują, że to jest po prostu, nie ma tego, co nam się tam zarzuca. Czyli mamy unijną wspólnotę, ale rozgrywki mamy czysto biznesowe. Zresztą mamy też unijny szczyt, to podobnie widać. Tak, śledzi pan to, co się tam dzieje? Tak, oczywiście, panie redaktorze, ale jeszcze zanim weszliśmy do Unii, to my jest, że jako Polska, jeżeli sprzedawaliśmy coś taniej, to był dumping. A Unia Europejska, jak wprowadzała na nasz rynek, to była promocja ich towarów. Więc tutaj jest takie postawa Kalego, prawda? Jeżeli chodzi o negocjacje, to no oczywiście do tego, że od tego zależy tutaj w pewien sposób no, przyszłość, może to wielkie słowo, ale na pewno poprawa bądź pogorszenie warunków produkcji, konkurencyjność naszych towarów. I dzisiaj rano słyszeliśmy taką informację, 72,4 miliarda w ramach funduszów spójności. I to jest dobry sygnał, ale pamiętajmy, że są jeszcze jest polityka rolna i tutaj tym najbardziej się interesuje, no, ponieważ w ramach tego funduszu, o którym wspominałem, opolszczyzna otrzymuje w ramach tego siedmioletniego do tej pory 2007-2013 około 3 miliardów złotych. Natomiast w ramach wspólnej polityki rolnej, w ramach płatności bezpośrednich i działań prowoskich, opolska wieś, rolnictwo otrzymuje prawie 4 miliardy złotych, więc tutaj to jest ważniejszy dla nas fundusz. Obydwa są ważne, obydwie polityki, również ta polityka rolna jest dla nas ważna i jeżeli coś miałoby się stać kosztem właśnie polityki rolnej czy środków, a my tutaj liczymy na 30 i więcej miliardów jako Polska, no to jednak to spowodowałoby w konsekwencji, jeszcze że mówimy o zazielenianiu, ekologizacji w następnym okresie programowania, kiedy my tutaj, naszą siłą jest to rolnictwo wysokotowarowe, to tutaj możemy czuć lekki niepokój, dopóki oczywiście nie usłyszymy tej ostatecznej informacji pozytywnej. Ja przypomnę, że w Kopenhadze tutaj dzięki właśnie postawie wicepremiera Kalinowskiego były te dopłaty również z środków krajowych i również się mówi, że o wyrównaniu tych środków czy wyrównaniu płatności z rolnikami Starej Unii, o możliwości właśnie wsparcia z budżetu krajowego. Także myślę, że tutaj należy oczekiwać na informacje i podejmować dalsze działania. Krótko mówiąc, to jest równie ważne, a tam zdaje się jeszcze kompromisu nie ma. Tam się państwo nie o właśnie, wspólną politykę rolną. Panie redaktorze, cały czas słyszymy tylko właśnie o tym Funduszu Spójności, natomiast polityce spójności, natomiast o pozostałych na razie jest cisza. No to wróćmy z Brukseli do Opola. Macie dziś posiedzenie zespołu do spraw dziedzictwa kulinarnego. O czym będziecie rozmawiać? Tak. Jest to inicjatywa podjęta przez panią dyrektor Szachowicz w 2008 roku. Zaaprobowana przez zarząd. Jest to tworzona sieć, europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego. 8 krajów Europy. Chodzi tutaj o to, ażeby na poziomie i producentów, czyli i rolników, i przetwórców, i tych sprzedających, hurtowników, sklepów, przetwórców, restauracji, stworzyć taką sieć,
która będzie, w ramach której będzie odbywała się produkcja, będą znane warunki i potencjalny konsument, który będzie kupował bezpośrednio, będzie mógł się dowiedzieć, jak to jest produkowane. Przetwórcy zobowiązują się do produkowania tutaj z lokalnych naszych produktów, również taką informację udzielają i my dzisiaj właśnie dokonujemy jako zespół oceny wniosków. Kolejnych wniosków. Tak, kolejnych wniosków. Mamy 25 tych, którzy już są członkami sieci. Jest wniosków, mam aż 12, a więc tutaj wzrosło to zainteresowanie i myślę, że warto jednak będzie pójść w tym kierunku, ponieważ to tutaj mówimy i o tradycji, powiedzmy tutaj tej produkcji i oczywiście chcemy wzmacniać tutaj siłę i potencjał właśnie tego sektora w tym obszarze. Takim sposobem na wzmocnienie polskiej wsi miała być sprzedaż produktów rolnych, bezpośrednia sprzedaż produktów ekologicznych. Dużo się mówiło o tym, że to się może uda uruchomić. To działa? Czy jeszcze dopiero budujemy? Panie redaktorze, no to właściwie stykamy się tutaj z tak olbrzymim problemem, że właściwie trudno znaleźć rozwiązanie, bo z jednej strony ono jest proste. Należałoby umożliwić takie warunki sprzedaży naszym rolnikom, producentom, drobnym przetwórcom, jak w krajach starej Unii Europejskiej, a jednocześnie mamy do czynienia z czymś takim, że jest coraz trudniej w tym obszarze. A co przeszkadza? Przepisy oczywiście. Przepisy. Ja byłem na takim spotkaniu u pana premiera Tuska z grupą przedstawicieli i z kraju, i z naszego regionu, gdzie te problemy były przedstawione. Pan premier wręcz prawie, że uderzył w ręką w stół. Jak to może być? Dlaczego to się tak odbywa? Dlaczego nasi producenci mają takie problemy? No niestety do tej pory właściwie nie ma praktycznie informacji czy konkretnych działań, które by ułatwiło funkcjonowanie opolskim rolnikom czy przedsiębiorcom, a przecież to są miejsca pracy. A to służby sanitarne przeszkadzają? Panie redaktorze, krótka anegdota. To nie jest anegdota, to jest życie, bo praktyczne, ale wręcz anegdota. Kilka lat temu rozmawiałem z jednym z inspektorów powiatowych weterynarii, który mówi, że osiągnąłem sukces, bo zamknąłem ostatnią rzeźnię w moim powiecie. W związku z tym, jak przychodzi do mnie jakieś pismo z ministerstwa czy z inspekcji wojewódzkiej, ja odpisuję, nie ma sprawy. Po kilku latach spotkaliśmy się, ten inspektor mówi, wiesz Antek, zrobiłem błąd. Ja mówię, co się stało z tą rzeźnią? Chłopi nie mają gdzie sprzedawać. Pytam się, mówi, nie chodzi o chłopów, chodzi o mnie, bo ja zamykając rzeźnię, zlikwidowałem hodowlę i dzisiaj nie mam gdzie leczyć zwierząt, bo straciłem pracę w inspekcji weterynaryjnej i nie mam gdzie badać mięsa, czy nie mam źródeł dochodu, więc takie myślenie to powinno być. To jest prawdziwa historia? Tak, to jest prawdziwa historia. To raczej ponura. To teraz rozumiem, dlaczego mamy tak mało zakładów przetwórczych i sprzedajemy na przykład swoją panie trzodę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy w ten sposób myśleli, że nie jest sztuką dzisiaj przyjść i doprowadzić do zamknięcia. Ja nie winię tutaj pracowników, czy inspekcji, czy innych służb. No niestety, ja sam się dziwię, jak te przepisy są tworzone, skoro z kim się nie rozmawia, to wszyscy przyznają rację, że tak, polski rolnik ten powinien mieć ułatwienie, powinien mieć równe warunki i tak dalej, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że te warunki nie są poprawiane, a wręcz ta śruba jest dokręcana. To ostatnia kwestia. Mówiło się o tym, że będziemy budowali sieć takich targowisk w miastach powiatowych. To miało coś uruchomić. To się uda, bo są głosy, które mówią, że to jest w ogóle poroniony pomysł, że takie targowiska to jest pieśń przeszłości, że to już nic z tego nie będzie. Niekoniecznie. Może nie ta forma, jeżeli chodzi, bo ja rozumiem, że gdyby ktoś powiedział, że nie, te targowiska to nie zdają egzaminu, bo tutaj rzeczywiście można sobie odpowiedzieć. Jaka jest idea? Idea jest to, że tworzymy pewną liczbę w naszym województwie targowisk, dofinansowanie do 1 000 000 zł, do 75% samorządy bądź związki tutaj gmin mogą otrzymać wsparcie. Podpisaliśmy 8 umów, powstanie takich 8 targowisk. Szkoda, że nie w Opolu, ale przepisy mówią też ktoś sobie, nie wiem jakim cudem, Opole jest za dużo. Uznał, że do 50 000. No to uważam, że to jest absolutnie nie do przyjęcia, trzeba to zmienić. I po to, żeby tam rolnik, producent, przynajmniej połowa tego terenu, naprawdę ludzkie warunki, jeżeli tak mogę określić, czy naprawdę dobre warunki, zadaszone, wszystko, żeby przynajmniej połowa, a żeby rolnik mógł tam sprzedawać, dokonać sprzedaży bezpośredniej, a więc kontakt
konsument i tak dalej, ale nie, pan powiedział w miastach powiatowych. Nie, to jest powiedziałem, to mogą tutaj składać... Mogą być mniejsze miasteczka. Tak, no, to jest problem, no, czy ktoś będzie, nie tylko miasteczka, ale jeżeli samorządy, tutaj, no, czy ktoś pojedzie do gminy X, czyli prawie że na wieś po to, żeby kupić 10 jajek od kury, no to jednak jest gdzieś ta granica jednak opłacalności. Czy ekonomicznej... To panie marszałku, to ostatnia kwestia. Kiedy one ruszą, te 8 targowisk? Panie redaktorze, myślę, że już w tym roku. Myślę, że w tym roku podpisane umowy na przynajmniej część z tych, także tutaj jest szansa i mam nadzieję, że będziemy mogli dokonywać, ja na przykład, że jako producent rolny będę mógł tam sprzedawać. No niestety z różnych przyczyn nie będzie w Nysie takiego targowiska. Tutaj też uważam, że jednak no, trzeba się nad tym zastanowić. My po głowie chodzi jako członkowi zarządu województwa coś tak takiego jak sieć takich nadgranicznych targowisk, gdzie mogłyby się odbywać i począwszy, patrzę, od Paczkowa, od Muchów, Nysa, tutaj idziemy do Głubczyc, żeby odbywały się takie może jarmarki, targi, gdzie Czesi i my byśmy jeździli. Ja znam opolskiego przedsiębiorcę, producenta wyrobów wędlinarskich, który jeździ do Czech, bo tam raz w miesiącu jest gdzieś coś takiego i on tam jedzie. I z kasą, i z innymi rzeczami, czyli jeżeli można gdzie pojechać. I myślę, że tak warto się nad czymś takim zastanowić w naszym regionie. No to będziemy śledzili ten projekt. Naszym gościem był marszałek Antoni Konopka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panu.